Szanowni, szanowne, nagrywam ten film, ponieważ mam wrażenie, że były trudności, czy są trudności w zrozumieniu, na czym polega to zadanie. W szczególności, co to znaczy, że ma sens charakteryzowanie jakiegoś wykresu miarami tendencji centralnej, to znaczy wartością średnią, modą czy dominantą i medianą. No i od razu na początku chcę zaznaczyć, że to ważne, żeby rozumieć, co wykres próbuje nam przekazać. I szczególnie w dzisiejszych czasach nie oglądać się specjalnie na te skrócone informacje. To się nazywa czasem w języku angielskim skrócona statystyka, podawanie tylko tych miar tendencji centralnych. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma co ukrywać. No, dorośli czasem też nie rozumieją. To może nie bardzo mieści się wam w głowie jeszcze, ale zdarza się, że dorośli świadomie, bo chcą coś ukryć, albo nieświadomie, próbują przekazać informacje. Używają do tego przekazania informacji, do scharakteryzowania danych tych miar tendencji centralnej, a tymczasem te dane nie da się opisać, czy tych danych nie da się opisać tymi miarami. No i spójrzmy na ten nasz wykres. To są te nasze śliwki. I tu jest jeszcze raz. Tu są jeszcze raz te śliwki. No i mamy, co tam mamy, tak? Mamy wartość średnią. Muszę zmniejszyć rozmiar literek. No, dobrze. Mamy wartość średnią. Mamy medianę. No i mamy modę albo dominantę. No i wartość średnia, wiecie, co to jest wartość średnia. No w tym wypadku wartość średnia trzeba policzyć te wartości, odczytać je z wykresu. Gdzie tu jesteśmy? Tutaj. Odczytać z wykresu te wartości i dodać je i podzielić przez liczbę punktów. Liczba punktów wynosi 20, no i to wyjdzie gdzieś tutaj. No wyjdzie gdzieś tutaj, ale podanie tej liczby nic nam nie mówi o tym, co na tym wykresie aż rzuca się w oczy, tak? Że są dwie wyraźnie rozdzielone grupy punktów. W tych śliwkach były śliwki, które miały taką masę i były śliwki, które miały taką masę. I pomiędzy nimi, pomiędzy tymi masami tych dwóch grup śliwek dziura. No więc podanie wartości średniej nic nam o kształcie tego wykresu nie mówi. Podobnie mediana. Tu jest parzysta liczba punktów 20, więc mediana to jest środek odcinka, to jest punkt leżący w środku odcinka pomiędzy 10 a 11 punktem. 10 punkt to jest 27 gramów, 11 to jest 30 gramów, połowa tego 20, bo pamiętacie, środek odcinka to jest średnia arytmetyczna z końców. To jest 28,5 grama, czyli gdzieś tutaj, no też nie mówi nic o tym, prawda? Tu mediana jest gdzieś w tym miejscu, w pobliżu zresztą, niezbyt daleko od wartości średniej. I nic nam to nie mówi o tym, znowu jak ten wykres wygląda. No a niektórzy próbowali tutaj powiedzieć, że są cztery mody. No, jeżeli są cztery mody, to żadna z nich nie jest modą, dlatego że tu nie ma punktów, które się jakoś w istotny sposób wyróżniają, tak? No owszem, są cztery wartości danych: 16, 24, 51 i 58, w których są aż dwa punkty pomiarowe. No ale to nie jest tak, że mamy do czynienia z wyraźnym, wyraźnie dużą liczbą punktów, która odpowiada danemu pomiarowi, tak? Te
liczby tych punktów tu nie dominują w żadnym z tych przypadków. To nie bez przykładu, nie bez powodu to się nazywa też czasem dominanta, tak? No i jakby spojrzeć na ten wykres, to jest jakiś fikcyjny wykres, który sporządziłem, ten tu na dole, no to z nim już jest lepiej. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli patrzymy na dominantę, no to jest jedna wartość 2,0, która rzeczywiście dominuje, tak? Ma najwięcej punktów, to się wyraźnie wyróżnia z okolicy. Jak się spojrzy na medianę, to ona też będzie dokładnie w tym punkcie. 2,0. No i to, że dominanta i mediana są w tym, odpowiadają tej samej wartości, to już mówi nam coś o tym, że te punkty są zwarte, leżą mniej więcej w jednym obszarze. No, tutaj mamy pomiar odstający. On jest daleko na prawo i dlatego wartość średnia będzie troszeczkę przesunięta. Niedużo, gdzieś w okolicach tam 22,1 grama, bo to jest wykres czegoś w gramach. 8 muszą być zawsze na każdym wykresie opisane. No, zwróćcie uwagę, że ponieważ mediana liczy punkty, które są na lewo i na prawo i jest wartością taką, że na lewo jest ich dokładnie tyle samo, co na prawo, no to mediana jest zupełnie niezależna od tego, gdzie postawimy ten punkt. Możemy go postawić gdzieś tutaj jeszcze dalej na prawo. Wartość średnia przesunie się na prawo, a mediana pozostanie tam, gdzie dominanta. Więc będzie śledzić tam, gdzie jest największe skupienie tych punktów. No i to nas tak naprawdę w tej skróconej statystyce, w tych miarach tendencji centralnej interesuje najbardziej, gdzie, wokół jakiej wartości skupiona jest duża liczba punktów, dominująca liczba punktów pomiarowych. No a czasem jest tak, że tutaj są przykłady, które już żeśmy oglądali. Tu jest wykres egzaminu ósmoklasisty i jest podane średnia 57%. No ale widać, że to nie ma żadnego sensu. 57% jest gdzieś tutaj. No i co to znaczy? Czy to mówi nam o tym, że ten wykres ma dwa garby? No dobrze, powiemy sobie, dominanta, cudownie, 96%, czyli najwięcej uczniów uzyskało tak wysoki wynik. Czy to znaczy, że egzamin tak świetnie poszedł? No nie, dlatego że tu drugi garb jest w pobliżu 20% punktów i w ogóle mnóstwo jest, średnia jest zaledwie 57%. Ten rozkład jest bardzo szeroki, nie jest skupiony tak jak tamten poprzedni. No tu już jest lepiej. Tu już jest lepiej, dlatego że gdyby porównać wartość średnią z dominantą, dominanta jest przy 16%, a wartość średnia przy 47%, no to już można by sobie narysować w pamięci mentalnie taki wykres przechylony w prawą stronę, tak, że maksimum jest gdzieś tam właśnie przy tych 20%, no ale wartość średnia jest na prawo, czyli ten wykres ma ogon, dokładnie jaki to z tego nie wynika, ale ten wykres ma ogon w prawą stronę, tak? Mówimy, że jest prawo skośny. No więc coś z tych dwóch parametrów i jeszcze z wartości z mediany, coś ewentualnie by wynikało, jeśli chodzi o możliwość takiego w głowie odtworzenia sobie tego wykresu, zrozumienia, jak on wyglądał, no tutaj to nie wynika po prostu z podania wartości średniej i z podania dominanty. No nic nie wynika. To owszem, że ten wykres jest taki w lewo przechylony, no ale on jest przechylony w lewo, ale ma inną istotną cechę. Ma to drugie maksimum przy 20%. To są uczniowie, którym bardzo słabo poszedł egzamin. Te wartości, o których tutaj mówimy, nic na ten temat nie mówią. No i w związku z tym, jak wrócimy tutaj do naszej pracy domowej, czy też do naszej pracy samokształceniowej, no to tu jest podobnie. Te miary tendencji centralnej nie odbijają w żadnym sensie, nie informują nas o charakterystycznych cechach tego wykresu. A te charakterystyczne cechy to przede wszystkim występowanie tych dwóch grup. No i w każdej grupie ten wykres, te dane leżą tak dość płasko. Nie ma tutaj jakiejś wybijającej się wartości dominującej. Okay?
Mam nadzieję, że to jest teraz troszeczkę jaśniejsze i wracę do tego, od czego zacząłem. Trzeba umieć samemu analizować takie dane, bo inaczej można paść ofiarą świadomego albo nieświadomego oszustwa, bo ktoś będzie charakteryzował wyniki, ale jak się spojrzy na same dane, to okazuje się, że te liczby, te wskaźniki, którymi ta skrócona statystyka, którymi się te wyniki charakteryzuje, że one absolutnie nie oddają charakteru tego, co naprawdę zostało zmierzone. Dziękuję bardzo.